Hej moi ludzie sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Mamy dzisiaj e, wtorek. No i mamy nowość, wyszła nowość: e, Blaster Box. Ten Blaster Box kupiłem sobie e, w Empiku. E, byłem właśnie przed chwilą. No i jest. Blaster Box mm, kosztuje 39 zł. A dostajemy tutaj 6 kart z limitowanej edycji i 8 saszetek z kartami. No i jeszcze dostajemy też plakat z listą kontrolną. Także za chwilę sobie go otworzymy. Ciekawe jestem, jakie tam są limitki. Eee, tak w ogóle eee, widziałem jeszcze w Empiku wyszła nowość. Eee, jest album eee, z naklejkami eee, z reprezentacji Polski, więc jeżeli chcecie, żebym coś takiego wam otworzył, no to jak wpijecie 500 łapeczek w górę pod tym filmikiem, to wam eee, jutro coś takiego nagram. A teraz otworzymy sobie tego blasterboxa. A jeszcze dzisiaj was zapraszam na karciany mecz z Ligi Mistrzów Real Madrid-Tottenham. No, wiadomo, dzisiaj Liga Mistrzów. Ja jestem ciekawy, jak tam Real sobie dzisiaj poradzi z Tottenhamem. Ale dobra, lecimy z tym blasterboxem. Jestem strasznie ciekawy, jakie tutaj będą limitki. Czy będą jakieś nowe? O. 39 zł. Kupiłem jeden, no bo pewnie limitki będą takie same, chociaż, no, nie wiem, ale powinny być takie same wszędzie. Ale podoba mi się to, że są tutaj saszetki. Eee, dobrze, tak to wygląda. Czekajcie, o. Limitki są tutaj, więc za chwilę sobie je otworzymy. Blasterboxa składamy. Ja lubię blasterboxy, fajne są. Damy sobie go. A niech będzie tutaj. Te mażyczki już mi nie będą potrzebne. Bardzo Wam dziękuję za mega aktywność o, ostatnio pod moimi filmami. No coś pięknego. Jesteście niesamowici. No i zbliżamy się dużymi krokami do 54 tysięcy. Tu jest ta lista kontrolna, ale to nie będę tego no, otwierał, pokazywał, bo tak wiecie, jak co wygląda. Tak, w ogóle, na weekend jadę do Rafała. Do żanci W sensie do Rafała. To jest brat mojej dziewczyny, kto nie wie. I w planach mamy nagrać FIFA 18. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli tak, to oczywiście też zostawcie łapeszkę w górę. E, coś tam ponagrywamy sobie. Może jakiś fajny filmik wam tam też zmontuje. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo w sobotę jedziemy na wesele z rzancią e, do Katowic. No, Katowic, jakoś tak, dobra, <grywa> zapomniałem, ale to już ja taki jestem, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem saszetek i zobaczymy, czy coś fajnego mi tutaj wpadnie w tych saszetkach, czekajcie, dobra, karty specjalne, no właśnie, nie wiem, czy będą tutaj z przodu, nie, jest z tyłu, lecimy z pierwszą saszetką, a już dawno nie otwierałem Fify, ale tak jak już wczoraj Wam powiedziałem na filmiku, że FIFA jeszcze będzie, jeszcze brakuje mi tam parę kart. Sanchez. I tutaj pierwszą kartą specjalną Hernandez Impact Signing Real Madrid. No, czy ja go mam? Nie wiem, muszę sprawdzić. I tutaj druga karta specjalna, fans favorite Lorecka. Druga saszetka z Messim. Możecie też napisać co Wam fajnego wpadnie. Wpadnie, wpadło. Jeżeli oczywiście otwieraliście Blaster, blaster, blaster Boxa. Eliseu. Bou. Co to tak popkręcane? No masakra, no zobaczcie. Ohoho! Ależ pięknie! Rarka! Thierry Auli! Legenda! Ale Blaster Box! Ciekawy jestem, czy w każdym Blasterboxie i jeszcze Leo Messi Milestone. Jestem ciekawy, czy w każdym takim Blasterboxie można trafić rarkę. I oczywiście to jest ta karta z wadą produkcyjną, bo nie ma tutaj numerka. Ale pięknie. No jest to moja powtórka, ale wiadomo, rarki zawsze się przydadzą na wymiany. Nie mogę trafić jeszcze tej naj... najrzadszej karty tej. Invesible, tak? Czy jak to się tam nazywało? Już nie pamiętam. Ja zaraz sobie sprawdzę. Ale jest rarka, więc <laughs> Blaster Box, no mega. Jestem jeszcze ciekawy jakie tam limitki w ogóle będą. Ależ to poobkręcali, bajli. No nie, no masakrycznie. Kedira, Alison. O, po dwie karty. Nie, tu nie będzie. Tutaj jest yy, Zabaleta. International Star. I tutaj kartą specjalną Fans Favorite. O, tutaj damy sobie Messiego. Kolejna saszetka, już czwarta. Quintero Perez. Kurczę, no jestem ciekawy, czy też o Carrasco, czy też y, będziecie mieli w Blasterboxie y, rarkę. Szkoda, że to moja powtórka. O, tutaj jeszcze jest fans favorite. Czekajcie, ja tylko sprawdzę sobie um, tak szybciutko. Um, jak ta karta się nazywała? Um, no, 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 no. Gdzie to jest? A właśnie, karta numer jeden. Invincible. Nie mam jej. Nie mam jej i nie mogę jej trafić. OK. Mamy jeszcze cztery saszetki. Pytaliście się, a mówiłem wczoraj na filmiku, kiedy będzie FIFA Mobile. No tak jak powiedziałem wczoraj na filmiku, szykuję dla Was odcinek specjalny z FIFA. Będzie coś, mam nadzieję, że mega, że Wam się to spodoba. Weigl, Face'a, no ja na pewno tego jeszcze nie robiłem w FIFA. Tutaj jest logo Romy i tutaj już bazóweczka. O, tu coś grubo. Może dali mi więcej. <grymne> o, co to tak grubo jest? Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, no sześć. To nie wiem czemu tak mi się wydawało, że jest więcej. Yy, du, 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 El Sharawi, El Szarawy, Czy jakoś tak nieraz niektórzy się śmieją. El Valdes. Ależ poobkręcane. O, tu będzie zaraz karta specjalna. to jeszcze kurzawa. I tutaj jest Real Madrid logo. Logo z Realu Madrid. Kolejna saszetka, przedostatnia już. Oczywiście jest napisane nie do sprzedaży indywidualnej. <laughs> Czyli tych saszetek nie można sprzedawać. Tutaj też my się jakoś raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sony Tak jakieś grubsze są. Nie mam pojęcia. Gameiro na początek, bo. Jodłowiec, ależ popkręcali te karty, no co oni tutaj tak, kto to tak pakował, nie mam pojęcia. I tutaj kartą specjalną jest Torres Fans' Favorite z Atletico National. I ostatnia saszetka, mordeczki. No i pewnie to, co miałem trafić najlepszego, to już trafiłem. Wątpię, żeby tu coś jeszcze mi dali. No ale jeszcze te limitki, jestem ciekawy. Ben Arfa. Samaris, no Shirley, ależ to co to jest, no kto to tak układa te karty, o tu będą dwie, dwie specjalne Pierwszą, o bardzo ładna karta i Juventusu Milestone I kolejną kartą specjalną jest z hmm, Defensive Rock No i co, jak wam się to podoba, bo mi się to podoba bardzo <laughs> Już momencik, zrobimy małe tutaj przemeblowanie, że tak powiem o, No, i oczywiście najfajniejszą, najładniejszą, najlepszą kartą, którą tutaj trafiłem, to jest ta karta RAR e, Thierry Only na legendzie dostałem jeszcze dwie karty Milestone, w tym e, jest tutaj Messi Impact Sinning. Raz, dwa, trzy, cztery razy Fans' Favorite dostałem tutaj jeszcze defensive rock power up humels i dwa razy logo real madrid i roma i teraz lecimy mordeczki z limitkami jestem ciekawy czy te limitki w ogóle tutaj będą inne czy będą to jakieś nowe zaraz się przekonamy I mamy tu pierwszą limitkę. Możecie sobie kodziki spisywać, bo mi są niepotrzebne. Pierwszą limitką jest tutaj. O, no i nie mam tej limitki. Lindelof, Manchester United. O, tutaj sobie damy. A bo tak. O, pierwsza limitka. No ja jej nie mam, więc tam kodzik już macie. Spisujcie sobie już od razu kolejny kodzik. Proszę bardzo. Będzie pomocnik, a jest to. O, Matić, kolejny zawodnik z Manchesteru United, ale by były jajka, jakby to w ogóle cały Manchester, a czy sześć kart z Manchesteru, byłoby nieźle. Mamy tutaj napastnika i proszę bardzo, oczywiście kodzik. Kto pierwszy, ten lepszy. I o, tutaj mamy zawodnika z Barcelony, Gerard. O ładne są. Oj, wyleciał mi. O, tam możecie od razu spisywać sobie kolejny kodzik. Proszę bardzo, kolejny napastnik i jest to Griezmann. Jest Griezmann. No ładne są te limitki. I jeszcze dwie. Proszę bardzo, kolejny kodzik. Taki bonusik ode mnie. Czekajcie, zaraz wam pokażę kolejny. Lukaku. Kolejny zawodnik z Manchesteru United. To już trzeci. No i spisujcie sobie kolejny kodzik, proszę bardzo. Będzie to pomocnik, a jest to Real Madrid, pięknie. No i pięknie. Kolejna limitka z Realu Madryt i z tego się bardzo cieszę. No mega. Jestem ciekawy, czy w ogóle będziecie mieć te same limitki. Zaraz jak zobaczę, że ktoś wstawi sobie blasterboxa, zobaczę sobie, czy macie takie same. Limitki. No i pięknie. Blasterbox bardzo mi się podoba. Tutaj karty specjalne. Jeszcze rarka. I sześć nowych. Ja ich nie mam. Limitek. Oczywiście z FIFA 365 2018. Pozdrawiam Was serdecznie. To by było na tyle. No i oczywiście zapraszam Was na meczyk Real Madryt. Tottenham karciany oczywiście. Trzymajcie się. I oczywiście piszcie, czy macie te same limitki. Papa! Pa. No i czy trafiliście jakąś rarkę albo coś takiego. چالش مردزکی